Zamarzyło mi się napisanie takiego kryminału czy cyklu powieści kryminalnych, takich lekkich, wakacyjnych i trochę do czytania na hamaku czy leżaku, więc jakby stąd detektywki amatorki, żeby nie były to jakieś ciężkie, trudne śledztwa, tylko bardziej zagadki jakieś kryminalne. Witajcie na kanale Zupełnie Inna Opowieść. Ja za chwilę spotkam się z Joanną Jodełką, by porozmawiać o jej najnowszej książce Z siostrami Raj w roli głównej. Pamiętnik Karła, wydany przez Dom Wydawniczy Rebis, to druga część cyklu opowiadającego o perypetiach Tycjany, rozwiedzionej historyczki sztuki i jej dopiero co odnalezionej przyrodniej młodszej siostry Angeliny. Joanna Jodełka to uznana autorka powieści kryminalnych. Jej debiutancka powieść, Polichromia, otrzymała prestiżową nagrodę wielkiego kalibru w 2010 roku. W późniejszych powieściach autorka odmalowywała mroczny świat zbrodni, w najciemniejszych barwach. W jej prozie zwracał szczególną uwagę sposób narracji, ujawniający się w finezji użytego języka, opartego na specyficznej frazie, najwyraźniej widocznej w psychologizujących kryminalistce i wariatce. Po okresie flirtu z mroczną i gęstą psychologizującą powieścią kryminalną autorka postanowiła opowiedzieć o zbrodni w nieco lżejszej konwencji. W tym cyklu, w którym w głównej roli obsadziła siostry Raj i ich ciotkę, Jodełka już wprost nawiązuje dialog ze sztuką, czyniąc ją współbohaterem intrygi kryminalnej, choć opowiadane historie nie ciągną za sobą aż tak ciężkiego bagażu prozy gatunkowej, zbliżając się tym sposobem raczej ku komedii kryminalnej, głównie jednak poprzez humor sytuacyjny i węzeł gordyjski indywidualnych historii bohaterów, niż poprzez slapstick. Akcję kolejnej książki pokazującej dalsze przygody trzech pań Raj znów autorka umieściła na Sołaczu w eleganckiej dzielnicy Poznania, tuż przy tafli stawu, który tym razem zagra ważną rolę w tej opowieści. Dlatego przenieśmy się nad staw sołacki, by porozmawiać z autorką pamiętnika Karła. Spotykamy się w tym miejscu nieprzypadkowo. Jesteśmy w Parku Sołackim w Poznaniu. To miejsce jest istotne dla fabuły twoich książek. Powiedz nam, dlaczego? Zwyczajnie lubię to miejsce. Mieszkam też nieopodal, ale nawet nie mieszkając tutaj, często tu przychodziłam. Jest bardzo fajne miejsce na mapie Poznania, takim spokojnym, relaksującym. A w tym momencie jakoś zaistniał, w tej książce zaistniał staw. No właśnie. Mamy tutaj w kadrze taki piękny widok. Siedzą ludzie na kocyku. Taka scena też miała miejsce w tej twojej najnowszej książce, którą napisałaś, Pamiętnik Karła. Dlaczego to miejsce jest istotne? Dlatego, że mieszkają tutaj bardzo przy Placu Spiski mieszkają siostry Raj, które zamieszkały tam zupełnie, czy poznały się po pogrzebie ojca w pierwszej części, zamieszkały razem i teraz tam dalej funkcjonują i dalej są tu nieopodal, więc się kręcą po okolicy i gdzieś mniej więcej tutaj napotykają ich te przygody. Powiedz w takim razie, skąd w ogóle wziął się pomysł na ten duet, na siostry Raj? Zamarzyło mi się napisanie takiego kryminału czy cyklu powieści kryminalnych, takich lekkich, wakacyjnych i trochę do czytania na hamaku czy leżaku, więc jakby stąd detektywki amatorki, żeby nie były to jakieś ciężkie, trudne śledztwa, tylko bardziej zagadki jakieś kryminalne. W zasadzie jest to taki tercet śledczy, bo przecież w tym komplecie jest też ciotka Józefina. Tak, to niezamierzone tercet, ale fajnie, że tak się zdarzyło, bo podstawą, raczej głównymi bohaterkami tak miało być, są dwie siostry. Jedna jest konserwatorką zabytku, druga charakteryzatorką teatralną. Chodziło mi o to, żeby bardzo wiele je różniło, ale łączyło je coś wspólnego i tym czymś jest pędzel i gdzieś te zawody około malarskie, tak można powiedzieć, są. Ciotka po prostu mieszkała na parterze tutaj sołackiej willi i miała tylko pełnić bardzo, bardzo drugoplanową rolę, ale czasami tak się dzieje i zupełnie nie wiem, na czym to polega, że ktoś się przebija bardziej, zaczyna więcej mówić, że odzywa się
według mnie nieproszone i tak też się stało z tą ciotką, która stała się takim katalizatorem między nimi, ale też opowiada swoją historię, więc zaistniała mimo woli zupełnie. Intryga pamiętnika Karła skupia się na tajemniczej śmierci Niny Solis, tajemniczej, dodajmy, dość dramatycznej. Twoja bohaterka przed śmiercią podejrzewała właściwie wszystkich swoich najbliższych o to, że czyhają na jej życie i jej majątek. Więc mamy tutaj tragiczną śmierć, wielkie pieniądze. Musieli zaistnieć tacy mieszkańcy tutaj tego Sołacza, tak jak między innymi Nina Solis, która wokół śmierci, której rozgrywa się cała akcja, ponieważ ona ginie, ale przed śmiercią podejrzewała wszystkich, całą swoją rodzinę, więc jak to stwierdziła ciotka Józefina, komuś się udało i trzeba rozwikłać tę zagadkę i siostry są wplątane w tę śmierć. Kryminalna intryga, która jest zaszyta na stronach pamiętnika Karła, to jedno, ale przecież mamy tutaj Józefa Borwłaskiego, którego obraz ma restaurować Tycjana. Postanowiłam gdzieś umieścić to, co najbardziej lubię, czyli sztukę w tle. I tak jak w pierwszej części była to malarstwo miniaturowe, XVIII-wieczne, tak w drugiej części sztuka występuje bardziej dosłownie, bo się wszystko kręci wokół sztuki teatralnej, bazującej na pamiętnikach takiego XVIII-wiecznego celebryty. Jest to postać prawdziwa i mnie zafascynowała już wiele, wiele lat temu. Przeczytałam jakiś artykuł, potem po kilku latach kupiłam książkę pani profesor Anny Grzyśkowiak-Krwawicz i pod tytułem Zabaweczka. Świetnie opisana jest ta postać. To jest taki bardzo niskiego wzrostu celebryta, który urodził się bodajże w 1730 i żył 99 lat i to jest właściwie dokładnie tyle, ile miał wzrostu. I była to taka osoba, która, taka postać, która zwiedziła całą ówczesną Europę i spotykał się ze wszystkimi królami i znał ich wszystkich, ponieważ tak jak trochę dzisiaj i wtedy był sławny, dlatego że był sławny. Oczywiście wiązało się to z jego wzrostem, ale nie tylko, ponieważ miał bardzo ciętą ripostę i potrafił prowadzić taką rokokową rozmowę i stąd był tak też również niezwykle popularny. I bardzo mi zależało, żeby ta postać gdzieś zaistniała przede wszystkim, ponieważ u nas jest mało znana, mimo że te pamiętniki swego czasu przetłumaczone na niemiecki, francuski, angielski były, znaczy nie przetłumaczone, właśnie były napisane w języku angielskim, były wielokrotnie wznawiane i były bestsellerami w każdym z tych krajów i do tej pory gdzieś ta postać funkcjonuje w Anglii, gdzie żył pod koniec swojego życia i zmarł. Ale powiedz, co jest pierwsze? Co pierwsze znajdujesz? Czy jakiś obraz, jakieś dzieło sztuki, jakiś budynek, jakiś inny artefakt? Czy też najpierw jest intryga? Różnie w różnych książkach, które pisałam, ale z reguły jest tak, że zaczyna się od tej kanwy, wokół której chcę osnuć tę intrygę kryminalną, że właśnie jest coś, co mnie bardzo ciekawi, o czym chcę czytać więcej i więcej i które gdzieś jest w jakiejś szufladce schowane w mojej głowie i jakby chcę z tej szufladki wyjść. Mam dużo takich pomysłów gdzieś pochowanych i wiem, że chciałabym o nich napisać. Tak się stało ze zbiorami masońskimi Biblioteki Uniwersyteckiej. Byłam w Pałacu w Ciążeniu, w którym wcześniej były przetrzymywane i wiedziałam, że są tam te zbiory, teraz przeniesione do Poznania, ale widziałam jeszcze je w tamtym pałacu i widok takich niesamowitych półek z niebieskimi książkami zrobił na mnie bardzo duże wrażenie i uznałam, że gdzieś powinno się coś pojawić. W tym przypadku ta postać Borwłaskiego, no nie związanego z Poznaniem, ale jakby tutaj, pisząc o sztuce, gdzieś użyłam, źle powiedzieć, scenerię do tej sztuki wymyśliłam w Teatrze Polskim, albo też jakby w związku z epoką, w której te pamiętniki się rozgrywają, więc taki bardzo leciutko gdzieś przemyciłam wątek kabalistów i pomnika Golema, żeby też poznaniacy wiedzieli, dlaczego
dlaczego w Poznaniu pomnik Golema się znajduje. Myśląc o kolejnej części, też wiem, że trochę się cofniemy, bo tutaj i w pierwszej, i w drugiej gdzieś mam w okolicach oświecenia, trochę tu się cofniemy dalej w przeszłości, będzie barok i portret trumienny, ale czy się ten portret trumienny pokaże, to mam takie bardzo mgliste pojęcie. Wiem, że strasznie mi się taka pompa funebris barokowa podoba i chciałabym, żeby gdzieś zaistniała i ten polski portret trumienny też, więc gdzieś te siostry Raj się na niego natkną i co się będzie w tym kierunku działo, więc dwa takie, ciężko mi to powiedzieć, z dwóch źródeł idzie ten pomysł. One muszą się zapleść z tego, o czym chcę opowiedzieć i z tego, jak powinny być opowiedziane kryminał, przynajmniej tak mi się wydaje. A na jakim etapie wymyślania powieści jest samo zabójstwo i jak je wymyślasz? Właściwie tym razem w tych książkach, bo jak mówię, to taki lekki cykl wakacyjny, więc wymyśla mnie, czy przychodzą mi jakoś do głowy, ale sposób tego mordowania jest taki bardziej, powiedziałabym, w stylu Agaty Christie, to znaczy, że nie ma za wiele brutalności, nie ma za wiele krwi i jest to bardzo, są to takie bardziej zbrodnie po kobiecemu, więc jakby nie interesuje mnie tutaj jakby brutalność i sam ślad, same takie śledztwo policyjne, kryminalne, więc jakby tutaj właśnie chcąc tego uniknąć, chcąc sobie nie pisać ciężkich teraz w tym momencie, ciężkich jakichś powieści kryminalnych, wymyślam takie lekkie zbrodnie i policjant, który pomaga tutaj dwóm siostrom rozwikłać te zagadki, bo policjant jest bardzo potrzebny zawsze, ale tym razem trochę chyba zabawiłam się konwencją, ponieważ jest to były policjant, rozwiedziony, z nałogami, więc ma te wszystkie atrybuty z poważnych, czarnych powieści, a w moim przypadku jest jaki jest. Asiu, ale to tak trochę żartujesz sama z siebie, bo nagrodę wielkiego kalibru za Polichromię dostałaś właśnie za powieść, gdzie policjant nie pije, nie jest rozwiedziony. Tak, pamiętam. Właśnie takie było uzasadnienie werdyktu, że to jest jedyny policjant, który nie jest alkoholikiem. Więc tak rzeczywiście po tych 10 latach jakby dałam sobie takie wewnętrzne przyzwolenie do zabawy tą konwencją. No, przeczytałam już w swoim życiu wiele kryminałów, współczesnych oczywiście, bo gdzie ta postać już jest tego, mówię, policjanta, takiego detektywa, takiego sztampowego, jest tak wyeksploatowana i pomyślałam sobie, że oczywiście można tak jak w pierwszej książce zrobiłam zupełnie przekornie, na odwrót jest to zupełnie inna postać, to tutaj zabawiłam się w ten sposób, że jest dokładnie tak, jak stereotyp detektywa z powieści kryminalnych i bardzo mnie się to spodobało. Pamiętnik Karła kończysz takim klasycznym cliffhangerem. I to takim, który w zasadzie woła wręcz o to, żeby zaraz iść kupić kolejną twoją powieść. Kiedy wobec tego możemy się jej spodziewać i o czym będzie? Właśnie tak, jak już ci mówiłam, będzie gdzieś się cofnie do czasów baroku, jeśli chodzi o tą stronę związaną ze sztuką, z obrazami, to gdzieś to w czas do polskiego portretu trumiennego, bo to ciekawy bardzo wątek. A ukaże się, no, chciałabym tak samo na wakacje za rok, dlatego że uważam, że to jest świetna książka na wakacje.